Tak więc, kochani, jeszcze raz powiedz. Ale skąd wiesz, skąd wiecie? To w kuluarach mówili między sobą. Że uzbrojone mamy było? Nie podzieli nic, jak o ten, ale wiesz, ale słyszeliśmy tutaj, dostaliśmy, że była uzbrojona, tylko nie wypaliła. Po prostu. To było uzbrojone, tylko nie wypaliło. Tak. I między sobą policjanci rozmawiali. Tak, przez radio. Przez radio. Tak. No, nam nic nie powiedzieli, jak się zapytałem o to dokładnie. Czyli jednak to nie była taka prowokacja na przestraszenie, tylko naprawdę to był człowiek, który, tak? Chcieli zabić Polaków, kurwa. Ja pierdzielę. No, 5 metrów od tego. Ale powiedz to jeszcze raz, jak to wyglądało? Skąd ty się o tym dowiedziałeś? Znaczy, wiesz co, my tu sobie staliśmy, wiesz, tak już kilka osób, no i słyszę po prostu tak radio, to wiesz, że tam chyba sakarzy przekazywali, że uzbrojone będą, będziemy przewozić, nie? Taki, wiesz, krótki komunikat, no i od razu, wiesz, antena się zwróciła moja w prawą stronę i tak mówię, no niech pan coś więcej powie. Mówię, że nic więcej nie może powiedzieć, dopóki nie będzie. No. Ktoś biegną. Na przed. Ktoś pan tam przed, wiesz, na ten. Aha. Drugi raz tak. Ale nie, ktoś tam to nie wpłynął. Nie, no przecież chyba no tam bo jest co, pilnują, nie? Coraz dalej jest, coraz jest, te strefy są. Te strefy są, słuchajcie, poszerzane coraz bardziej. Coraz bardziej są poszerzane. Tak więc, dobra, słuchaj, no bo tak bez śmiechów, nie? No to dokończ dalej, bo to nie jest sytuacja, że wolno się śmiać. Tylko muszę iść na dworze, tak, no, no słuchaj, no my też chcieliśmy przejść tamten do samochodu, bo już wracamy, ale tak w ogóle nie spodziewałam się, że to tutaj jest. I ty podszedłeś i mówiliśmy takie rzeczy. Akurat włączyłam rację, żeby nagrać, że poszerzają strefę coraz dalej. W dalszym ciągu są, jest to zabezpieczone. Wiesz, no, odebraliśmy to tak, że to była prowokacja, że to było rozgonienie marszu, że najedliśmy się strachu. Nie, ale ty mówisz, że usłyszałeś zupełnie co innego. Ja usłyszałem tak, jak ci mówię. Staliśmy, no nie wiem, tak jak teraz, tak jak ja i ten słup od policjanta. A te krótkofalówki są dosyć głośne, nie? No i tak tylko słyszę taki krótki komunikat, tam jakiś numer, wiesz, wewnętrzny. No i uzbrojona będziemy przewozić. Tam prosili też o zabezpieczenie trasy przejazdu, nie? Żeby tam jakąś trasę ogarnąć. I wtedy tak mówię, no wiesz, po prostu tego policjanta mówię, panie policjancie, niech pan sobie więcej o tym powie, tak? Co się tutaj stało. On mówi, że nie może więcej udzielić, że biuro prasowe będzie udzielało informacji wszelkim zainteresowanym na temat tego, co się tutaj wydarzyło. Także tyle wiemy. Nie wiem, co ci mówię. I ten pan wcześniej jeździł, jak my mieliśmy marsz, tak? To o tego pana chodzi. Dobra. Chodźcie. Idziemy dalej, no. Kontynuując, na razie nic nie wiem, tak jak mówię, od razu jest byli, jak się zapytałem tylko wiesz, o szczegóły. No nawet, wiesz, nie reagowali. Czyli trzeba to, dzwonić do biura prasowego. Jeden telefon się rozładował, drugi jest na padnięciu. Tylko wiesz, nie do końca wiem, bo tam wiem, że to był niewypał. To nie wiem, czy to był niewypał, że kliknął i nie zatrybiło, czy nie kliknął. W takim sensie, tak? Tego już też. Znaczy, wiesz co, on też odprawał z tego, co widziałem w ręce, jakiś krzyżyk miał i my to nagraliśmy go z bliska. On też miał też taki jakby detonator w ręce, z tego co widziałem, tylko ten detonator miał antenki. Co miał w ręce? Jakiś detonator, coś takiego miał w ręce. Jakiś krzyż taki. Ale coś jeszcze miał. On wziął krzyż jeszcze tam. Tak, ale do jednej ręki wziął krzyż. Tak, do jednej ręki, w drugiej miał zapalnik. Dokładnie, tylko nie wiedziałem, czy ten zapalnik. On nie miał chyba antenki, nie Szymon? Ten zapalnik. No właśnie teraz. Ale jemu coś dzwoniło. Wydawało mi się, że nie miał, ale. No więc wiesz. Podejrzewamy, że jeżeli to miało wypalić, to być może zapalnik był gdzieś w tej bombie. Jakaś antenka. Musi być po prostu w środku, tak? I tak jak mówię, no zapytałem się od razu, no to powiedzieli, że nic mi nie powiedzą, mówię pani, ja byłem 5 metrów od tego, tak? No i chciałbym coś wiedzieć. No tak? Ja byłam bliżej. No i ja chciałbym wiedzieć, jak mogłem umrzeć, tak? No to nie, powiedział, że takiej informacji, jak mogłem użyć, udzieli mi rzecznik prasowy. No nie mamy wolnego telefonu. A nie, to po prostu masakra. Ja mogę zadzwonić. No to jakbyś mógł zadzwonić do rzecznika prasowego policji. Szymon. Teraz od razu. Tak? Teraz tak, od razu. Szukaj na Mazowieckie, on, wiesz, na Warszawskie, on nie. Ja powiem, że ten śmiech, co był, to raczej szokiem wywołany jest. Ja wiem, że to jest taka reakcja obronna, ja rozumiem. Jakbyś mógł wykręcić, ja będę z nimi rozmawiała, tylko ty wykręć numer, wiesz, dobra? Na razie to tak z nas zejdzie za jakiś czas, tak jak się zorientujemy. Wiesz, co to było. Tak, na ile? 5 metrów, tylko, tak jak powiedziałeś? No Szymek, ja stałem dosyć około 5 metrów, wiesz, i tak się zastanawiam. No ja byłam zaraz bezpośrednio przy. No, ale zobacz. Ale słuchajcie, bo ten starszy pan, ten w tym mundurze, nie? No. On mówił, że nie jest Tak, no, wiesz, pan się przygotował. Ja byłam w sumie, mówi, on podszedł do tego, zamknij się i mówi, że żeby odejść od tego, że to jest niebezpieczne. Nie, to po prostu. Takie dwie policjantki, jak podeszły na przystanek autobusowy, co poszerzały strefę, to powiedziały, proszę się odsunąć, chyba, że życie panią niemiłe, czy coś takiego, nie? Zobaczcie.
Ja nie wiem, gdzie my mamy. Czy ty, Andrzej, kontrolujesz trasę do samochodu? Super. Rzecznik pracowy policji. Zadzwoń, ja będę rozmawiała, tylko mi daj na głośnik, ok? Bo ja tutaj mam drugi telefon nieczynny, już mi padł. A idziemy niestety na okrętkę do auta, bo droga jest zamknięta. Bo ja niestety, ale od rana pracuję, a nie mogę zostać w Warszawie na miejscu. Jutro rano się obudzimy i będzie taki okrutny. No, jest. Byliśmy jak na poligonie. Masz na głośniku? Ja pierdzielę. Tak, jakbyście mogli być troszeczkę ciszej? Nie, włączył się jako faks. Nie, to poczekaj. Zauważysz, na drugi numer szukać. Najlepiej jakby była jakaś komórka dyżurująca. No to z drugiej strony nie odbierają zwyczaj. Dyżur, ale to nieważne, zadzwonimy sobie, bo to jest istotna sprawa. No przecież ja przy tym stałam. Byłam przy tym mężczyźnie. Plecak był wrzucony do radiowozu. Nie był otwarty przed radiowozem. Nie, my nic nie wiemy. No, mamy prawo wiedzieć, no, czy nasze życie, czy nasze zdrowie już się było narażone, tak? Czy nas tylko strach przeleciał? Z drugiej, z tego co ja też słyszałem, to on podobno przedostał się przez kordon policjantów, przez nikogo nie niepokojony. Podobno. Są zdjęcia. Tak, są zdjęcia. No ale właśnie, w ogóle właśnie, no bo marsz był zabezpieczony, jeżeli z tym szedł w górze, dopiero my to zauważyliśmy, tak? Dokładnie, a przeszedł policję i nikt tego nie zatrzymał, tak? Że wiesz, idzie człowiek obcy, który nawet już wygląda, wiesz, na... No, a oni przyszli, wiesz. No bo to nasi ludzie go zatrzymali, unieruchomili i dopiero wezwali policję do niego. Dokładnie, a policja przyszłaby już na gotowe. To, tak, ja zaczęłam krzyczeć, żeby ludzie się od tego odsunęli. Wiesz, że tak przez pierwsze jakieś 10 sekund ja w ogóle nie wiedziałem, co się stało, tak? W sensie, dlaczego, co się tam dzieje, nie? Dopiero no co? A ja myślałam, że przyszedł facet... Jest jakiś sygnał? Nie, to się drugiego nie ma, tak. Rzecznik pracowy policji, dyżur. Oto zadzwoń, zapytaj się ich o numer telefonu, z kim teraz możemy rozmawiać. Żeby podali numer do rzecznika pracowego policji, musi być jakiś dyżur. No w szczotku, nie? No. Jak wyjdzie wolne, jak wyjdzie ktoś, to uciekasz się boisz. A tu nagle no, jesteś na ulicy, czujesz się bezpiecznie w Polsce. Dokładnie, nie? No, dokładnie. To się okazuje, że chcieli zamordować Polaków, którzy przyszli uczcić, w ogóle oddać cześć zamordowanym Polakom w Rzezi Wołyńskiej. W takim, wiesz, takim miejscu mocno, tak powiem, sentymentalnym w tym momencie. I bardzo. Bardzo kontaktem. No. No to dobra, słuchajcie, ja tą sprawę dalej no cześć, trzymajcie się, szczęśliwej drogi do domu. Tak więc kochani, my staramy się wrócić do domu, szukamy naszego samochodu. Tak spontanicznie się z wami połączyłam, bo chciałam wam pokazać po prostu tylko na minutkę, że jeszcze tam, że otaśmowali coraz większy teren, poszerzyli, że jest dalej otaśmowane, że dalej nie można tamtędy przechodzić, a tutaj akurat podszedł znajomy i opowiada, też zresztą działacz i opowiada i opowiedział, co wam opowiedział, tak? Bo podzielił się z nami tam swoimi informacjami, które usłyszał. Zresztą sam dostał po twarzy od Ukraińca, nie? Tak, sam dostał po twarzy, tak. Jakiś czas temu, to chyba był Wrocław, tak? Nie pamiętam, co Kraków, Kraków. Dobra, kochani, ja kończę. Pozdrawiam was serdecznie. Tak spontanicznie się z wami połączyłam. A zaraz będę się starała, bo mam telefon drugi na wyczerpaniu. Jeden mi już całkowicie się rozładował. Chcę wsiąść do samochodu. No niestety mam obowiązki inne też. Za długo już jestem, że tak powiem, w Warszawie. Planowałam wcześniej wrócić do domu. Ale no, trzeba tę sprawę wyjaśnić, trzeba jakieś tam informacje oficjalne na ten temat, tak? Bo to nie są żarty. My mamy prawo wiedzieć i się dowiemy, czy było narażone nasze życie i zdrowie, czy też nie. Tak więc, czy też to była tylko zwykła prowokacja do rozgonienia marszu. Czy co ten człowiek miał na myśli, bo człowieka nie znamy. Nie wiemy, co miał na myśli, co chciał zrobić. Tak więc pozdrawiam was serdecznie, całuję. Przedostatnia relacja na Rebel24TV na zapasowej stronie. Ostatnie kilka minut sobie obejrzyjcie. Pozdrawiam was. I oczywiście udostępniajcie, zabezpieczajcie materiał, bo ja jestem, jak widzicie, w ruchu. Póki co, całuję was.